I ruszamy do knajpy, proszę Państwa. Jak ta knajpa się nazywa? No nie, myli mi się z tą. Azymut. Azymut, o właśnie. A ta tutaj, na rogu? Matej. Matej. Już od razu mówię. Wczoraj nie zdążyliśmy, to dzisiaj próbujemy. I co, ryby, mule? A widzisz, tu jest znacząco mniej ludzi. Patrz. No tylko właśnie tutaj trzeba się... Tylko weź tu zapierdzielaj, nie? Tak za każdym razem? No nie, chyba że we dwoje, wiesz, tylko kocyczek i dwa napoje. To wtedy tak. Już jesteśmy na miejscu. Polskie rozmowy. Wszędzie. Tak. A w tym Primostenie widzisz, mówili, że Niemców było dużo. Tak samo jak tam na tym kryku. Ale na łódka parę konia. Już widzisz? Tam. Ja nie widziałam. Ej, Piesio! Piesio leżał, no. Ale upał. Był tu taki dzień? Podczas tego pobytu? Chyba nie. Nie wiem, to aż taki. I jeszcze powietrze stoi. Tak, dzisiaj w ogóle nie ma wiatru. Dzisiaj by się ten wiaterek przydał. Tak. Ale lekki. No nie dogodzi, no. Tak źle, tak niedobrze. No i jest. Myślałam, że teraz będzie za wcześnie, ale nie. Jest dobrze. Dotarliśmy. Zobaczcie, można sobie usiąść tutaj z tyłu. Nie trzeba siedzieć tam od frontu. Chociaż można. Przyjemnie, przewiewnie dość. Jest cień. Tu jeszcze chyba to można jakoś rozwinąć, rozsunąć. Fontanna chwilowo nie działa. Rozmaryn nam tu pachnie. Czekamy na karty i zamawiamy. Lignije. Widziałaś? Nie, nie patrzyłam. Aha. Sobie popatrzę. Dobra. Widziałem, że ćevap chichi salad kosztuje 10 euro. Tuna salad 15 euro chyba. To zobaczymy. Ale byśmy różnych rzeczy, nie? No, spróbowali tak tych muli też. Tak? No. Możesz głośniej do mnie. Musisz tak mówić wyraźnie i głośno. Jeszcze. Okej, dobra. Ale gorąco, ja tu wydzielę. Dzisiaj to jest po prostu powietrze stojące absolutnie. Nie ma powietrza. A to wszystko, o, zobaczcie, tak blisko plaży. W tamtą stronę można iść do Baszki Wody. Tą trasę pokonaliśmy na tym wyjeździe dwa razy. Możecie sobie zobaczyć ją w szczegółach. Polecamy zdecydowanie. I czemu mi zabierasz, Karo? Tu są różne napoje. Taki zestaw, tu mamy taki zestaw. Klara, przeszkadzasz mi. Zaraz tam ci tą, jak sama wybiorę, chwila. Taki, a mogę ja? Do są lignije. Czarny sos. Nie, to są mule. Co chcecie do picia? Jakolka. Są ceny, widzisz, zmienione. Tak. Już są zaklejone i są napisane długopisem. Nowe. Ja chyba... Tu mamy zestaw z ćevapami, to się sałata ja nazywa. Ja nie mam kolka. Tutaj z... Mięsną salatą. Winko, proszę bardzo. Piweczko, 3 euro. Chwala na posjeti. No i co, mamy wybór? No nie wiem, dalej ci weźmiemy te ćevapy. Ćevapy to na pewno. Dodatkowe frytki na pewno. Mhm. A ja nie widzę tutaj w ogóle tych małż, więc nie wiem, czy one będą, czy nie. Wszędzie są skreślone, trzeba zapytać. A jak nie, to może weźmiemy jedną rybę i... Ja to chcę na pewno te kalmary. Lignie. Kalmary? No. No to może zamiast tamtej ryby to tuńczyka. Może być. To tuńczyk, kalmary, no. Ćevapy. A mamo nie da sobie co do... No mięsko.
Albo ode mnie weźmiesz kawałek samochodu, żebyś nie ryby. No i są napoje. Dzieciaki standardowo cola ostatnio. Barbara Orangina, od dawna tego nie piłem faktycznie. No i moja jamnica. Zresztą będą gadali, że ci nawet do szklanki nalewam. No. Nawet obiad potrafisz na talerz nałożyć. No, zwyczaje. Proszę. Tą butelkę kradnę. No nie wiem. Podoba mi się bardzo. Przypilny. Ona ma taki kształt jak tamta duża. To wiesz, do plecaka. Właśnie. To Władek powinien. Ale jak jesteś sobie dzień, to proszę ukryć tam. No to mam zapas jeszcze. Ta butelka mi się taka fajna. Butelka też fajna, no. Ale ona chyba jest kapsulowana, nie? O, tak, no, wypycha ją, nie? Słomka się powiększa, zobacz. Myślisz, że można je zabrać? Boże, ja sobie tak i będę wyglądać. O Boże, kamienie, butelki ty się zabierasz, ludzie kochani. No, to litra więcej będzie pali. To jest tak swojsko. Nawet widać było po karcie, że ona jest taka... Pisana dzisiaj. Taka, wiecie. Możliwe. Albo wiesz co, zmienił się teraz sezon i zwiększyli ceny. Może to było taniej jeszcze. Ale szkoda, że tych małż nie było, to dziwne w sumie, nie? Tak, szkoda. Petruszka i czosnek, tak. Dostaliśmy czekadło. Dobra, to ja już się jaram. To trzeba sobie rwać, tak? Czekaj, oderwę im kawałek. Bo wy to nie chcecie z tą oliwą, prawda? Nie. Czy z oliwą? Nie. Chyba, że z oliwą się da. No to możesz sobie moczyć. No da się. Nie, z oliwą. No, trzeba sobie umoczyć, tak? Zaraz, chwila. O, jeszcze sałatki idą. Thank you. Ale czadowo. Zaraz przesunę. Ogórki? Ej, mogę oliwka? Już chwila. To była oliwka? Jest oliwka. Tak. Mamy oliwka i posolone tym białym. Padziło, weź, nie wymyślaj, tu jest oliwa, proszę się częstować, co my tu mamy? A tu jest cebula, papryka, sałata. Mamo, nie? Ale gdzie tu jest oliwa, Władziusz? Może dać mi. Tylko ostrożnie, żebyś to zjadł. Dobre połączenia. Dobre, super. Dobre ogórki, dobre. Dobre. Ale w Tunezji lepsze. W Tunezji lepsze, bo były takie suche. No. Takie całkiem inne. Dobra. O, ile tu czosnku jest. No to jest taki żywy chyba właśnie, więc... Mam. Tutaj tuning jeszcze. Zwykłą oliwą. Tu w tym sosie, zobaczcie. Żywy czosnek, normalnie. Tak jak trzeba. Tu kapusta jeszcze jest nawet. No miodzie. Szkoda, że dopiero ostatniego dnia. Ale cóż, życie. Będziemy tu jeszcze, myślę, nie raz. Już widzę. Jeszcze głównych dań nie ma, a już widzę, że będziemy tu. Okej. Okay. Tuna, kalamari. Thank you. Wow. Jadzie. Daj to zrobię jakieś zdjęcie tutaj. Kalmary? No. Kalmary. Nigdy nie widziałam kalmary. Ale wyglądają pięknie. Chyba ta jeden ekstra przyjdzie. Okej. Może Bartek. Ale dużo tych frytek, nie? Uwaga, spójrzcie. Ale uczta. Proszę, macie tu swoje widelce? No, tylko się nie kłócimy. Frytunie. Proszę. Dzięki. Kawał tej ryby tutaj jest, nie? No. Ale pachnie. Tak. Kalmarze mają chęcie. No, one mają takie macki. Próbujcie te czewapy. Ale nie spróbuję kalmarze. Trochę inny sos pewnie, nie? Niż u nas był. W domu. No, czewapy. Czewapy dobra. Próbowałaś już? No. Idzie wodę. Doleć. Czy to jest kotek? Być może. Jak ten tuńczyk? Pycha. I tyle? No, spokojnie mi bardzo. A ja właśnie powiedziałem, że no moim zdaniem na Sycylii nie jadłem takich kalmarów jak tutaj. No już mogę chlebek?
Idealnie są zrobione. Klara. Wyjątkowo taką moc smaku mają. Teraz spróbuję. Doprawione pięknie. Wszystkiego jest bardzo dużo. Fryty, zaraz będą dodatkowe fryty jeszcze. Sałaty pod dostatkiem. Duże czekadło. Miodzio. Zjedliśmy, proszę Państwa. To było naprawdę mistrzostwo świata. Tuńczyk też. No. Nie był suchy. Nie próbowałam bomba. Tych ciewapów, ale też podejrzewam, że wyglądają super. No. Zresztą dzieciaki zjadły, więc chyba dobre. Sałatek mieliśmy bardzo dużo. Nie wiem, czy damy radę to dojeść. Niepotrzebnie wzięliśmy więcej frytek. Niepotrzebnie frytki dodatkowe wzięliśmy właśnie. Ajwar jeszcze mnie tam czeka u Władka, bo widzę, że dzieciaki Ajwar omijają. Ale to chyba musi przyjść taki wiek. Ajwar to policja. Co? Ajwar to policja. Co? Ajwar to policja. Jaka policja? Co? Właśnie dobra. Ajwar to złodziej. No, no, znowu. Dobra, kończę, bo w złym kierunku to idzie. No i espresso, proszę Państwa. Po posiłku. Wiadomo. Miodzio. O, coś ci na talerz spadło, zobacz na tyle. Cie? O, jaki robalek. No nie, nie w te frytki, weź go zrzuć z talerza gdzieś tam. Mm. Ale pyszno. Wróć. Aj, pomogę ci. Jak sobie tam poszedł? Już sobie poszedł. I git. Pyszna ta kawka, nie chcesz próbować? Naprawdę. Pomyśl o gorącej kawce. Petardinho. Petardinho. Co to było? Co? A tu jakaś butelka leży. Właśnie padło pytanie, czy się wszyscy najedli. Władek powiedział, że nie, ale kopiec frytek został na stole. No ja ci się tylko się obraził, bo się kolą oblał i nie. A, spoko. Łedziuś, to wszystko wyschnie. Nic się nie martw. Dobra? Wyschnie, wyschnie. O, jakie pieniusie. Daj mi. A na razie je mam. Daj, no nie drażni. Odłożę ja. Szczerze, to wrócimy tu na pewno do tej knajpy, nie? No, bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Taka swojska atmosfera. Przyjemnie, podoba mi się. Wychodzicie z knajpy i spacerkiem wracacie do Promajny. Z knajpy do Promajny. Zrymowało się? To chyba też Promajna jest, nie? A nie wiem, czy to jest Promajna, czy już nie Promajna. Tak czy siak przyjemnie. Uważajcie z przodu, dziewczyny. Oj, pięknie. A ja, proszę Państwa, najadłem się tak w punkt. Nie za dużo, nie za mało. Jakbym pociągnął te frytki, ale ich było tyle, że nawet bałem się zaczynać, bo jakbym zaczął, to bym skończył. Ale to teraz też nauczka. Bo na tych obrazkach tych frytek się wydawało tak mało, jak oni wszystkie wrzucili do jednego zbiorczego naczynia. A my zamówiliśmy jeszcze dodatkowe i cała wielka micha została, bo już naprawdę wszyscy byli pełni. I jeszcze na koniec espresso. No miodzio, miodzio po prostu. Idealnie. I to same zdrowe rzeczy. Rybki, kalmary, sałatka. O Jezu, ta oliwa z tym czosnkiem i z tą pietruszką. Właśnie, muszę to Karolowi sprzedać, musimy sobie zacząć robić tak. Żywy czosnek i pietruszka. Nie przyciśnięty chyba, tylko tak bardzo drobno posypany, nie? No. Masz dowcip z pierwszej ręki, nie przyciśnięty przez maszynkę do mięsa. Pamiętasz? Tak. W którym serialu? Nie, nie pamiętam, ale... Ja proszę pana, studiowałem kulturę i sztukę. A wiem, ale nie pamiętam tytułu. Bo ciężko zachować mi kulturę, jak widzę taką sztukę. Z tą blondyną taką, co się kłócili o mieszkanie? Tak, tak. No. To film chyba, czy serial? Nie, no daleko od szosy, Kobito. Pamiętasz w knajpie, jak z Anią był i z jej znajomymi. No ja pomyślałam o innym filmie. No jej, no to braki. To wracasz do domu i odświeżasz. Już jesteśmy? Tak. To jeszcze zapomnieliśmy, proszę Państwa, tak jak zawsze, powiedzieć o tym, co Was bardzo interesuje często, o cenach w tej knajpie. Knajpa nazywała się Azymut. Tak jest. Już pamiętam. Zapłaciliśmy za wszystko, czyli za ten zestaw z kalmarami, zestaw z tuńczykiem,
I ciepapy? Dodatkowe frytki, zestaw z ciepapami. Trzy kole. Jedna woda. Ty miałaś co? Jakiś tam napój, orangina? Orangina i jeszcze espresso na koniec. I za to wszystko wyszło 50 euro. Równe. Równe. No, za sam rachunek, tak? Tak jest. No, czyli można założyć, że wyjdzie wam 55-60, tak? W zależności od waszej hojności. No tak. To sami przemyślcie, tak? Czy to drogo, czy tanio. Tak czy siak to jedzenie było tak dobre, że no, nie chce mi się nawet tego rozpatrywać. Czy tak. Było warte tej kasy, to na pewno, na 100%. No i obsługa bardzo miła, w ogóle bardzo szybko te dania były przynoszone. Tak, od razu, momentalnie wszystko przyszło. Ale wszystko było tak pięknie doprawione, naprawdę, te kalmary, ten łosoś tuńczyk. Był posypany... Tuńczyk. Był posypany czymś... Pietruszką, jakimiś ziołami. Tak, ale czymś takim twardym, tak jakby to był świeżo zmielony, taki grubo ziarnisty. Grubo mielony pierś, tak? Czy coś takiego tam było. I to jeszcze z cytryną, no to było mistrzostwo świata. W tym zestawie sałatek była sałata, była kapusta, były pomidory, były ogórki, była tam też cebula. Na czekadełko dostaliśmy tą oliwę z czosnkiem i z pietruszką, do tego ta świeża bułka. Potem tej oliwy zostało, więc ja sobie tą sałatkę skropiłem i to było takie, o, takie. No. Dobra, kończymy, bo się ciemno zrobiło, ja tutaj na... Kończymy, bo się ściemnia po tym jedzeniu. Tak, no słabo tu widać, więc no kwestię cen chyba mamy już omówioną, nie? Tak, i myślę, że wrócimy do tej knajpy, jak będziemy tam w lipcu. Pewnie tak. Dobrze. No i dziękujemy, że nam tak polecaliście tą knajpę. Bo to chyba... się okazało strzałem w dziesiątkę. Tak, tak, bo normalnie poszlibyśmy do Astorii, a teraz okazało się, że odkryliśmy coś fajnego, ale jeszcze ci znajomi, powiedzmy Krzyśki, oni tam chodzą, zresztą jak część z was, do tych knajp w tym ciągu, tam gdzie jest ta... Edita i już tak nazw to nie pamiętam. Tribago, myślę, że tam też może być fajnie. No to może sprawdzimy, może nie, zobaczymy, jak tam się wystarczy ułożyć. Dobrze. No to by było na tyle. Tak i wracamy dalej do domu. Ten film nie wiem, kiedy się ukaże, bo mamy problem z internetem i mogą być teraz trochę nie po kolei te filmy, ale wybaczcie. No tak czy siak, nasz pobyt już się skończył. Jesteśmy 1076 km od domu, a samochód pokazuje awarię systemu AdBlue. Check engine silnika, więc wszystko może się zdarzyć jeszcze. Otóż to. No ale tak jak się dzisiaj śmialiśmy, Toyota, Chorwacja, awaria, to są takie... synonimy. No to się łączy jakoś u nas, sami zresztą wiecie. Dobra, ale nie kraczę dalej. Nie o tym jest ten film, właśnie, tak, dobra. No to byłoby na tyle. Zapraszamy do Azmuta. Tak, ciao.